to ma teraz większy sens. Że to miasto będzie się więcej w tym kierunku rozbudowywało. W takim rozrachunku. Dobra. Przydałby się drugi pociąg taki w sumie. Widzę, że tutaj już w Jastrzębiu to jednak sporo ludzi się zbiera. Czy byłoby nas na drugi taki pociąg stać? Wydaje mi się, że tak. Akurat powinno nam starczyć pieniędzy. Akurat. Akurat. W ogóle możemy stworzyć trasę. Nie musimy tworzyć trasy po prostu na każdą stację klikać, tylko możemy na pociąg, który już taki jest, kliknąć. I nam się automatycznie kopiuje jakby... Kupuje nam się automatycznie jego trasa. Bardzo fajny, przyjemny jazz. Tak, bardzo miła jest muzyka w ogóle w tej grze. Tylko jeden, jedyny problem jej jest taki, że jest jej mało. Tego jazzu nie ma dużo w tej grze. Jest chyba z 2 czy 3 kawałki dosłownie. Gdzieś tu w ogóle jest... Gdzieś tu w ogóle są opcje muzyczne. O, jest 5 kawałków. No troszkę mało, nie wiem, tam... 8 minut, 14 minut, 24 minuty, 32, 42 minuty muzyki. No, troszeczkę mało, mogłoby być troszeczkę więcej, wydaje mi się, ale i tak jest spoko. Nie? Można też, co ważne, można też własną muzykę wygrać do tej gry, więc to też nie jest tak źle. Jest folder z muzyką i po prostu wkleja się w muzykę i jest. Właśnie, a jak jeździmy z tym drewnem, to co my zarabiamy? W sumie nic nie zarabiamy. Musimy stworzyć trasę, która pociągnie startaku do fabryki narzędzi. I mamy całkiem blisko jedną fabrykę narzędzi i trochę dalej drugą, ale z kolei ona jest... ona z kolei jest troszeczkę na lepszym ułożeniu, że tak to mówię, koło Szczecina, co warto zauważyć. Wgrać muzykę z Opena do innej gry, mwahaha, no tak. Tak, można łatwo, jak powiedziałem, można łatwo muzykę tutaj wgrać do tej gry, żeby była odtworzona. Szkoda, że na razie tylko same pociągi, a nie na przykład samochody, statki, samoloty, lasery. No na razie nie, no Bartem, podejrzewam, że... Wydaje mi się tak, bo tam twórca dawał taką informację, że on planuje tutaj w tej grze więcej, tylko na razie po prostu w tym momencie jest to, co w tym momencie jest i będzie więcej ogólnie. Tylko na razie jest to, co jest, że tak to ujmę. Mam pewien plan. To znaczy, te stacje zostawię, dobuduję drugi tor i drugi tor będzie własnym jakby szedł z własną jakby samodzielnie żył, sobie istniał. I byśmy do fabryki narzędzi dojechali wtedy. To brzmi jak plan. Brzmi całkiem jak dobry plan. Dobra, to poprowadźmy stąd linię. Ładnie nawet tam się to wszystko widzę układa. Boże, idealnie. Idealnie. No dobra. Tylko tak, musimy zrobić jakąś nawrotkę i się wrócić. Wrócimy w tej osi. Może tak zrobię? O! No tutaj się troszeczkę ledwo mieścimy. Jeszcze troszeczkę. Trochę to drogi biznes, ale... No co zrobisz, Bożenko? Nic nie zrobisz. O, i mamy drugą linię. W sensie... O. Tylko troszeczkę... jesteśmy biedni. Dobra. Ej, to jest dobre. Tylko pieniędzy nie mamy trochę. Ale spoko. Jeszcze zdążymy się nachapać.
Może tak to ujmę. Dobra, trzeba sygnalizację potworzyć. Nie, chodź tu. Dobra, chyba nic nie zrobiłem źle, nie? Wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Tylko jedno ale. Nie mamy połączenia z zajezdnią. To jest niedobre. Ale możemy zrobić inaczej w sumie. Możemy tutaj połączyć się z zajezdnią. O! O! Całkiem spoko. O! Ej, no to jest całkiem dobre połączenie. No i dobra. Może nie jest idealne, bo będzie musiało nasze pociągi okrążać wszystko. No ale nie jest źle. Możemy też zrobić w sumie tak, ale to będzie generowało skrzyżowanie. Skrzyżowań nie chcemy generować. Tylko możemy skrzyżowania, to nie jest dobra rzecz. Zdecydowanie. Połączyć pętle. No w sumie można by było spróbować. Można ewentualnie, tutaj źle zrobiłem, ale można byłoby zmienić bieg tej trasy. Można byłoby zmienić bieg tej trasy. I wtedy by było ładne połączenie naszego kompleksu. No dobra. Panie, jedź pan do zajezdni. Bo inaczej tu się zgubisz, bo... No tak, bo się zgubi, ewidentnie będzie problem. Jak nie wyślemy go do zajezdni. Spróbuj grać na opcję, że tylko jedna zajezdnia. No, to nawet dobry pomysł. Nawet dobry pomysł. A na miniaturce Rimurt. No to nie wiem, co na tej miniaturce jest. Dziwne. Możliwe, no co zrobisz, panie. Dobra, czyli musimy zmienić całą naszą tutaj komunikację. Zmieniamy totalnie kierunek. Przepraszam, że tak toimy. Po całości. To na razie zlikwidujemy. Trochę to będzie system lewostronny w takim rozrachunku. Ale co zrobisz, Bożenko? Nic nie zrobisz. Tak. Nie, tak. Tak. Trochę to może się trochę pomylić, ale wydaje mi się, że to jest całkiem sensowny, jednak całkiem sensowna myśl. Dobra, czyli mamy tak to zrobione. To możemy usunąć i możemy zrobić taki wjazd fajny. Trzeba jeden teren obniżyć. Dobra. I... No właśnie. Jak to zrobić? Nie, zaraz. Ja muszę przemyśleć. Ewidentnie trzeba to przemyśleć. Chcemy wjazd tak. I tak. No dobra, ale chcemy wjazd też tak. Chcemy wjazd tak. Czyli musimy tu obniżyć teren. Albo nie, nie obniżać teren. Inaczej. I tu dopiero będzie skręcać. O. I to nam pozwoli zrobić drugi wjazd. I on będzie tylko jednostronny. O, i to powinno zadziałać. To powinno działać. No tak, tylko teraz generuje się inny problem.
musimy z tej stacji zarówno wyprowadzić drogę z obydwu torów w stronę Szczecina, jak i w stronę Ostrowa w takim rozrachunku. No właśnie. To już generuje problemy. Tu coś dziwnego się dzieje, ewidentnie. Nie jestem do końca pewien, co? Coś dziwnego. Jeszcze niżej. Dobra, już chyba więcej nie będziemy musieli wydawać pieniędzy na obniżanie terenu. Dobra. Na szczęście nie. O, dobra. I jeszcze połączenie w tę stronę. Dobra, już dużo tych znaków, ale po prostu ta gra potrzebuje tylu znaków, bo inaczej pociągi głupieją. Ja też trochę głupieję w sumie, przyznam szczerze. Ale to powinno zdać egzamin. W każdą stronę będzie można pojechać. Każdy peron wykorzystać. No dobra, sprawdźmy, czy mam rację. Musimy się tylko podłączyć się pod naszą sieć. Okej, i jeszcze tak. No dobra. To wygląda sensownie. Działamy ten nasz pociąg. Dobra, ty wracaj na trasę. Potrzebujemy dodatkowo kolejnego portera. O, tylko on tak... Aha, bo musi tak tutaj nawrócić trochę. Dobra, da radę. Co ma nie dać? Wagony. Deski, czyli teraz tak, deski potrzebujemy... Damy na razie 4. Dobra, 5 desek. Pojedziemy spod... tartaku do fabryki. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Polepszamy 3 stacje. Da się zrobić. Do przeładunku, by nie zaszkodziło rampy. Chociaż nie mamy surowców na razie na rampę, to nie, to odpada. W tym momencie na to nie stać. Można byłoby trochę postarać się o więcej połączeń międzypasażerskich. Czy chce znak? Jaki znak? Czegoś chyba nie zrozumiałem. Kurde, no. Z tym zawierciem jakiś tutaj kosmos w ogóle. Logistycznie czuję, że się tu będzie tworzył. Lokomotywa oszalała. Wow, 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 wow. Co tu się od Janie powliło? Niezły kosmos tu się odwalił, co warto zauważyć. Ewidentnie, no ale dobra. Już jest ok.
Pociąg 3 trochę nie ogarnął sytuacji. Budowniczy tej trasy też trochę nie ogarnął sytuacji. Co warto zauważyć. Ale już jest dobrze. No, okej. Okay. Sytuacja wróciła do normy. Drewno jeździ, jeździ. Deski właśnie pojechały, widzę. I mamy nasze pierwsze deski. A, pierwsze żetony deskowe zdobyte. Kurde, śmieszna sprawa, Szczecin nie nad morzem. No tak, patrz paw, skoro to nie. No nie. No nie. Nie nad morzem. Tak, tak wyszło, panie, co zrobisz? No co, panie, zrobisz? Nic nie zrobisz. Zastanawiam się, jak tu te zawiercie gdzieś połączyć z Gniezdem na przykład i Szczecinem, kurde. I z Jastrzębiem Zdrój. To by było dobre, czuję. To by było bardzo dobre. Ale potrzebujemy więcej tych pociągów deskowych. Ewidentnie. Najwięcej połączeń pasażerskich, ponieważ trochę braknie nam hajsu. Ale w górach wszystko jest, no to niestety będzie kosztować. Transport Fever, byś zrobił tramwaj na plażę i tyle. Tak. O Boże, tak, zdecydowanie, tak. Tak, 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 tak by było. Musimy wyrównać trochę teren. To co, na Gniezno chyba zrobię połączenie, co? Brzmi sensownie. Musimy trochę teren wyrównać, bo trochę lipa. Kurde, jak my to w ogóle zawrócę... Nie, to będzie dramat, już widzę. To będzie dramat. Przydałby się tramwaj na Gniezno. Bo to jest wszędzie... Nie no, no nie stać mnie na takie fanaberie. Bydgoszcz, jeden mieszkaniec, o Boże, ale bieda. Mogę trochę więcej tych miast dać, w sumie już widzę. Albo mniejsze wzgórza, bo jest trochę ciężko. Może z Chełma do tych? Brzmi sensownie. Albo z Ostrowa do Chełma. O! To brzmi jak plan. Całkiem sensowny. Tak, dobra. Tak zrobimy. Tak też zrobimy. Tylko, jak to sensowne zrobić takie połączenie? Oh, czy ja tak będę w stanie coś wyprowadzić? Średnio. Chyba, że tutaj trochę wyrównam teren w takim rozrachunku. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Tylko ja już wiem, że Chełm to będzie... taka spora... Spora mieścina. Jest spora mieścina. I kurde, jak tu mądrze... umiejscowić pociąg. No bo na razie musi być tak, jak jest teraz. Tak w sumie całkiem sporo ludzi tutaj zbierzemy. To sporo pieniędzy wydamy na wyrównanie terenu, widzę. No, jeszcze tutaj teren wyrównać. No dobra. I teraz to ma sens. I musimy poprowadzić teraz drogę. Ostrowiem do Ostrowa Mazowieckiego z
Hełma. Tylko. Prawostronny ruch byłby dobry. Znaczy taki najbardziej prostszy, ale wiem, że nie będzie najlepszy już. Już to widzę. To z jednym mieszkańcem to czekałem, aż ktoś ich przywiezie do miasta. Te nazwy miast generowane czy to moski? Generowane. No ogólnie gra jest spolszczona i generalnie działa. No bo tu nie będziemy mieć ładnego ruchu prawostronnego z tego co widzę. Nie są najwydajniejszą w tym momencie opcją takim z rachunku. Tu wyrównamy sobie teren. Aha, pieniądze nam się skończyły. Co ciekawe. Dobra. Dobra, połączenie zrobione. Tylko trochę pieniędzy brakuje. Zbyt mało rzutów na obsługę. Ups. Dobra, na razie nic nie wydaje, bo jest trochę bieda. Możemy pożyczkę wziąć. Pożycz. O, dobra. Wziąłem małą pożyczkę. Przyda się. Musimy tutaj więcej połączeń pasażerskich zrobić, bo jest bida niestety. Tak, synu, tak? Tak. Trochę mniej naturalny dla mnie system. Ale damy radę. Boże, w złą stronę zrobiłem znaki. Standardowo zrobiłem ruch prawostronny. No tak. Odruchowo, że tak to ujmę. No bądź jest on jednak najbardziej naturalny dla osób z naszego regionu. Bądź co bądź. Dobra, no to teraz będzie dobrze. Czyli możemy lokomotywę puścić w takim rozrachunku. I będziemy mieć dodatkowy przychód. Jedź pan. Zastanawiam się zrobić połączenie w tę stronę z Jastrzębia. Nie, widzę, że nie ma sensu sobie. Nie ma to zbytnio sensu. Takie coś robienie. Kiedy super loop? Czekaj, super loop masz na myśli. Zależy co masz na myśli de facto. W ogóle czuję, że Ostrów Wielkopolski niedługo nieźle się rozwinie, no bo on de facto przywozi do niego się ludzi z dwóch innych miejscowości. Bo właśnie transport pasażerski, trochę mi się nie podoba to, ale transport pasażerski działa tu miejsce na tej zasadzie, że każde miasto po prostu generuje pasażerów i totalnie nieważne, gdzie ich wywieziemy. Grunt, że weźmiemy pasażerów i przywieziemy ich do innego miasta. Więc taki pasażerek się generuje i nieważne, gdzie go zawieziemy, grunt, że go wzięliśmy i on będzie nam po prostu szczęśliwy, że go gdzieś zawieźliśmy. Im więcej pasażerów przywieziemy do danego miasta, tym ono szybciej będzie się rozwijać, z tego co rozumiem.
Więc... Oj, potrzebujemy chyba dwóch peronów. Oj, zdecydowanie dwóch peronów nam potrzeba tutaj na tej stacji. Już widzę. Nie zaszkodziłyby dwa perony. No i to i wiecie, no tak to jest, z dwóch miast zwozimy ludzi do Ostrowa Wielkopolskiego. No i w sumie z dwóch dużych miast do małego miasta ich zwozimy, więc myślę, że to miasto może szybko się rozwinąć. Rondo torowe. Tak. Myślę teraz, jak mówię, trzeba by tutaj zrobić... Drugi tor, ewidentnie. Bo nie wyrabiamy. Kurde, jest problem z połączeniem tutaj. Jakby to zrobić mądrze? Jakby tak... O, i to ma sens. Dobra, no ma chyba jakiś sens. Nie jestem 100% przekonany, ale chyba zadziała. Nie, zobaczymy jak to zadziała. Mam w sumie pewne wątpliwości, czy to zadziała, ale mam nadzieję, że zadziała. W sumie może nie zadziałać. Nie wiem, czy takie dwa tory zadziałają w sumie.